Proszę Państwa, będziemy wznawiać obrady po przerwie. Mamy teraz cykl uchwał dotyczących powołania Komisji Stałych Rady Powiatu. Radny w Radzie powinien uczestniczyć w pracach przynajmniej dwóch komisji, maksymalnie w trzech. Wyboru przewodniczących komisji dokonuje komisja. Ja myślę, że pierwsze posiedzenie komisji możemy zwołać tym jednym punktem programu po zakończeniu sesji dzisiaj, tak żeby już komisje były konstytuowane i mogły podjąć pracę także w okresie wakacyjnym. W podpunkcie G jest projekt uchwały dotyczący powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Według wystawionej wcześniej listy akces do pracy komisji zgłosili następujący radni: pan Leszek Bac, pan Dariusz Kaśków, pani Anita Juchno, pan Skoczylas Mirosław, pan Maciej Kozina, pan Rudziński Bartosz, pan Bernacki Wojciech i pan Edward Czyszczeń. Czy jeszcze ktoś by chciał swój akces do pracy w tej komisji zgłosić lub zrezygnować z niej? Jeśli nie, to proszę o podjęcie uchwały i ustalenie, powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przytoczonym przeze mnie składzie. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Jednogłośnie Rada podjęła uchwałę numer 19 i powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie, który poprzednio odczytałem. Przejdziemy do następnego podpunktu. Jest nim projekt uchwały dotyczący powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej. Akces do pracy w komisji zgłosili pan radny Mirosław Skoczylas, pan radny Tobiasz Gużda, pan radny Artur Czechowicz, pani radna Anna Kobierska-Mróz, pan radny Bogdan Kulik i pan radny Wojciech Bernacki. Czy jeszcze ktoś chciałby dołączyć do składu komisji? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania składu komisji w przytoczonym przeze mnie składzie. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem komisji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Uchwała pod numerem 20 została przyjęta. Przejdziemy do następnego podpunktu. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Akces do pracy w komisji zgłosili Państwo radni Tobiasz Gużda, Leszek Bac, Edward Czyszczoń, Maria Farasiewicz, Gorzko Radosław, Artur Czechowicz, Anna Kobierska-Mróz, Bartosz Rudziński. Czy jeszcze ktoś chciałby dołączyć do składu komisji? Jeśli nie, to podejmiemy uchwałę w sprawie ustalenia składu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych i pod numerem 21 jest uchwała dotycząca powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w przytoczonym przeze mnie składzie. Przejdziemy do następnego podpunktu. Powołanie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Akces do pracy w komisji zgłosili radni Irena Iglińska, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Anna Kobierska-Mróz, Pospiszyl Benedykt, Bartosz Rudziński. Czy ktoś jeszcze chciałby dołączyć do składu komisji? Jeśli nie, to głosujemy skład komisji. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie pod numerem 22. I ostatnia komisja stała Rady Powiatu.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego, podpunkt K. Akces do pracy w komisji złożyli radni Dariusz Kaśków, Maciej Kozina, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Irena Iglińska, Benedykt Pospiszyn i Bogdan Kulnik. Czy ktoś chciałby jeszcze dołączyć do składu komisji? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem komisji w tym składzie? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Komisja została powołana jednogłośnie. Tak jak powiedziałem, po zakończeniu obrad proponuję krótkie posiedzenia komisji celem ukonstytuowania składu komisji i wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. Teraz przejdziemy do podpunktu L. Mamy w nim projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2023 rok. O przedstawienie proszę panią skarbnik. Witamy także na sali obrad pana dyrektora Adama Jakubowskiego, który w międzyczasie dołączył do naszych obrad. Szanowni Państwo, zatwierdzenie sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach wynika z artykułu 53 ustawy o rynkowości. Rada Powiatu jest tutaj wskazana jako ten organ, który zatwierdza to sprawozdanie. Sprawozdanie finansowe SPZOZ-u składa się z bilansu. Suma bilansowa wynosi 30 319 925 zł 74 grosze. Rachunków zysków i strat. Jest to wariant porównawczy. Według tego rachunku zysków i strat SPZOZ wykazuje stratę netto w kwocie 8 020 817 zł 96 groszy. Zestawienie zmian w kapitale funduszu, wartość ujemna 18 046 721 zł 94 grosze. Rachunek przepływów pieniężnych jest dodatni, wykazuje dodatnią wartość 41 381 zł 58 groszy. Informację dodatkową. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o bilans, to aktywa trwałe wynoszą 23 031 413 zł 14 groszy. Jeśli chodzi o aktywa trwałe, to największą wartość stanowią środki trwałe. Jest to kwota 21 875 602 zł 53 grosze i to jest 95% aktywów trwałych. Następnie aktywa obrotowe 7 288 512 zł 60 groszy. W tych aktywach obrotowych największy udział mają należności krótkoterminowe. Jest to kwota 4 250 223 zł 83 grosze i stanowią one 58,3% aktywów obrotowych. Jeśli chodzi o należności krótkoterminowe, dotyczą one głównie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to kwota 3 538 698 zł i ta wartość tych rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia to jest 83,3%. Jeśli chodzi o pasywa, to jest kapitał, czyli wartość funduszu ujemna 18 046 721 zł 94 grosze. I chciałam Państwu zwrócić uwagę, że na początku kapitał wynosił, też była to wartość ujemna, 10 025 903 zł 98. Po doliczeniu straty za rok 2023 w wysokości 8 020 817 96 groszy stanowi właśnie tą kwotę 18 046 721 zł 94 grosze. Po stronie pasywów różne są odnotowane zobowiązania. Zobowiązania wynoszą 48 366 647 zł 68 groszy. I te zobowiązania są tu podane jako wartość długoterminowych zobowiązań i wartość krótkoterminowych. Jeśli chodzi o zobowiązania długoterminowe, to są związane przede wszystkim z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. Jest to kwota 20 149 718 zł 82 grosze. I zobowiązania krótkoterminowe 9 915 011 zł 8 groszy. Wartość zobowiązań to jest kwota 30 064 729 złotych 90 groszy i zobowiązania stanowią 62,2% wszystkich zobowiązań i rezerw. Już Państwu też mówiłam, że wartość pasywów i aktywów jest to wartość 30 319 925 zł 74 grosze. Według Szanowni Państwo rachunków zysków i strat wariantu porównawczego jest wykazana tutaj strata
8 020 817,96 zł. I chciałam Państwu podać również wartość wykonanych przychodów za rok 2023. To jest kwota 59 591 450,31 zł. Wartość kosztów wykonanych to jest 67 612 268,27 zł. I po rozliczeniu przychodów i kosztów właśnie jest ta strata 8 020 817,96 zł, czyli tyle brakuje nam środków, żeby pokryć wszystkie koszty związane z działalnością SP ZOZ-u. Zmiany w kapitale. Kapitał początkowy 10 milionów, oczywiście wartość ujemna, 25 tysięcy, no przykro mi, że tak mówię, że ta wartość ujemna, bo ona się pokazuje już od kilku lat. 10 025 903,98 zł. Strata netto 8 milionów, która nam zwiększa wartość. 8 020 817,96 zł i ona nam właśnie zwiększa wartość tego funduszu na koniec roku. Jeszcze raz powtarzam się, ale chcę Państwu podać. To jest wartość ujemna 18 046 721,94 zł. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, czyli takie sprawozdanie o tytule rachunek przepływów pieniężnych, to jest metoda pośrednia. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej są dodatnie 3 536 873,77 zł. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej z wartością ujemną 848 183,40 zł. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej jest różnie wartością ujemną 2 647 308,79 zł, ale po rozliczeniu tych wspomnianych przeze mnie działalności wartość przepływu pieniężnej netto jest wartością dodatnią i wynosi 41 381,58 zł. Już Państwu nie będę odczytywała wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bo to jest właśnie, tutaj są zawarte właśnie te informacje dodatkowe, które też stanowią jak gdyby filar tego sprawozdania finansowego SP ZOZ-u za rok 2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy mają Państwo jakieś pytania do Pani Skarbnik lub do Pana Dyrektora tutaj obecnego w sprawie sprawozdania finansowego? Pan Radny Rudziński. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałbym zadać pytanie Panu Dyrektorowi. Jest tutaj opis tego sprawozdania opisowy taki, który mamy pod tymi tabelkami, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, punkt trzeci, w którym piszą Państwo takie zdanie, które mnie bardzo mocno zaniepokoiło i chciałbym, czy mógłby Pan rozwinąć coś, co tutaj Państwo mieli na myśli, a mianowicie sprawozdanie finansowe za 2023 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w roku 2024. Jednak w dalszej, dającej się przewidzieć przyszłości ze względu na znaczne pogarszanie się sytuacji finansowej jednostki istnieje zagrożenie kontynuowania działalności SP ZOZ w Głubczycach w niezmienionym zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Czy mógłby Pan Dyrektor wyjaśnić, co tu Państwo mieli na myśli, pisząc takie zdanie? Dzień dobry Państwu. Może na początek wytłumaczę. W zasadzie powinna być z nami główna księgowa. Niestety sytuacja rodzinna nie pozwoliła jej na udział w tych obradach. To o czym mówi Pan Doktor, jest to zdanie nie do końca nasze, jest to zdanie biegłych księgowych, którzy badali nasz bilans i te cyfry, które Państwo słyszeli, skłoniły ich do tego, żeby zawrzeć taki wniosek w tym sprawozdaniu. Podtekst jest z tego taki, że być może należy zrezygnować z działalności, która generuje największe straty. Ale jak rozumiem Panie Dyrektorze, to nie jest Państwa stanowisko, bo tutaj pod tym są Państwo podpisani, tylko to jest ewentualnie propozycja biegłych rewidentów, tak? To tak mamy to rozumieć? Czy to jest oficjalne stanowisko dzisiaj zarządzających naszym szpitalem? To nie jest oficjalne stanowisko zarządzających naszym szpitalem, czyli moje, bo tak to się
de facto do tego sprowadza. Natomiast oni podnosili, biegli, badając nasz bilans, mówią, że należy podjąć jakieś kroki, które ograniczą straty. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytanie jeszcze? Pani radna Iglińska, proszę. Chciałam zapytać pana dyrektora, raczej dopytać, która działalność przynosi te największe straty? W zasadzie każda. 8 milionów to jest duża kwota. Są pojedyncze, że tak powiem, umowy. W sumie realizujemy 11 umów z NFZ-em i tak naprawdę to jedna umowa się bilansuje z lekką górką. To jest umowa na ratownictwo medyczne. Natomiast wszystkie pozostałe niestety nie bilansują się. Przyczyny są bardzo różne. Natomiast cieszy mnie, nie mogłem być od początku, natomiast przez media obserwowałem początek tej naszej dyskusji i bardzo mnie, że tak powiem, cieszyło to, że służba zdrowia wzbudza tak wielkie zainteresowanie. Sytuacja służby zdrowia Szpitala Powiatowego w Głubczycach będzie, nie chcę powiedzieć, że najgłówniejszym, ale być może będzie najgłówniejszym zadaniem Państwa Rady. Musimy razem wypracować jakieś mechanizmy, które być może pozwolą nam ograniczyć straty. Być może trzeba będzie podjąć jakieś inne działania w tym kierunku, choćby polityczne. Natomiast sytuacja nie może tak dłużej trwać. To, co za chwilę powiem, to jest z punktu widzenia ekonomicznego herezją, ale jak ktoś mówi, że szpital stracił płynność finansową, to kłamie, dlatego że szpital tak naprawdę nigdy jej nie miał. Od powstania SPZOZ-u od roku 2000 ciągnie się za nami zadłużenie. Szpital nigdy, powtarzam, nigdy nie był oddłużony i ten bagaż tego zadłużenia rośnie. Jak popatrzymy na to sprawozdanie finansowe, jak tak rzucimy nawet pobieżnie okiem, to zobaczymy, że koszty finansowe stanowią 2 miliony. Co to są koszty finansowe? To są odsetki od pożyczek i kredytów. Więc na starcie już jesteśmy 2 miliony w plecy. Temat jest bardzo szeroki. Z całym szacunkiem tego tematu nie rozwiążemy tutaj na tej sali. Żeby była jasność, ostateczne decyzje zapadną na tej sali. Natomiast jest inne forum, na którym należałoby uruchomić. Mam tutaj na myśli Komisję Zdrowia. Mam tutaj na myśli jakieś spotkania, być może sesje specjalne poświęcone sytuacji służby zdrowia. Natomiast przy wszelakich dyskusjach uzmysłowić sobie trzeba, że jesteśmy najmniejszym powiatem na terenie województwa opolskiego. Mamy 42 tysiące mieszkańców i ta liczba ciągle spada. Jako ludzie odpowiedzialni za kształt tej opieki zdrowotnej, miejmy to też z tyłu głowy, w którą stronę ten szpital powinien iść i jaką funkcję tak naprawdę powinien spełniać. Padło w trakcie tej mojej obecności tutaj parę pytań i teraz nie wiem, czy w tym momencie miałbym odpowiedzieć na nie. Bo no proszę bardzo, jasne. Wypisałem sobie tutaj, więc spróbuję króciutko odpowiedzieć. Pierwszy komunikat z Windy. Oczywiście ma pan radny rację, nie ma o czym dyskutować. Będzie oddział pediatryczny, będzie skasowany, aczkolwiek temat do dyskusji w innym zakresie. Pomoc gmin co roku, nie wiem czy w tym roku akurat, pisaliśmy do gmin wszystkich i z wyjątkiem gminy Głubczyce, która kilkadziesiąt tysięcy rocznie, a dwa lata temu chyba 400 tysięcy przekazała nam, to inne gminy jakoś być może nie mogą, nie kwapią się do tego, żeby wspomóc szpital. Mówimy o otoczeniu szpitala, mamy koncepcję na parkingi. Potężny parking mógłby powstać. Jest to koncepcja z kosztorysem. Ten kosztorys należałoby dzisiaj chyba uaktualnić. Myślę, żeby to było 1 000 000 zł gdzieś tak. Trzeba by było przeznaczyć na ten parking. Padło pytanie o ZOL, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
W tej chwili na terenie szpitala funkcjonuje największy publiczny zakład opieki leczniczej w województwie. Mamy 88, książkowo 90 miejsc, kontrakt mamy na 88. Większy ZOL jest w Branicach, ale tamten ZOL jest częściowo ZOL-em psychiatrycznym. Większy ZOL też jest w Opolu, ale jest to ZOL niepubliczny prowadzony przez siostry zakonne. Jak mówimy o rozbudowie ZOL-u, to mówimy o projektach unijnych, bo chyba wobec tego nie ruszymy. W najbliższym czasie ma być ogłoszony konkurs na opiekę długoterminową i psychiatryczną. Ta opieka długoterminowa to akurat się, że tak powiem, lokujemy w tym działaniu. Mamy program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę ZOL-u, który zakłada nadbudowę piętra nad budynkiem diagnostycznym. W tej chwili będziemy występowali o taki dokument pod tytułem JOWISZ, żeby mieć zgodę na wojewody na to. I myślę, że w momencie, kiedy ten konkurs będzie ogłoszony, czy nabór, bo tak by należało powiedzieć, to przystąpimy do niego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i to chyba z tych bieżących, co mam, to jest. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, jest tutaj troszkę nowych radnych. Na terenie powiatu głubczyckiego mamy trzy szpitale. To jest szpital powiatowy w Głubczycach, to jest szpital wojewódzki w Opolu specjalistyczny i to jest regionalny ośrodek psychiatrii sądowej w Branicach. O ile działalność jest bardzo różna i tutaj nie konkurujemy ze sobą, to jak mówimy o obsadzie pielęgniarskiej, to już konkurencja jest i to dość znaczna. Pamiętajmy, że tamte szpitale mają premię w wysokości 30% miesięcznie. Te zarobki pielęgniarskie są już bardzo, bardzo duże. Tutaj kolega radny wspominał o 203, więc ta ustawa, która nakazuje podwyżki od 1 lipca, bije na głowę 203. To, co się dzieje w służbie zdrowia dzisiaj, to jest absurdalne rzeczy. Chętnie odpowiem na jakieś szczegółowe pytanie, natomiast wracając do tego, w jaki sposób wypracować tą dyskusję. Myślę, że ta dyskusja na poziomie Komisji Zdrowia powinna się odbywać. Służę informacjami. Każdy, kto chce, może przyjść na szpital. Najczęściej jestem na szpitalu, ale z ostrożności bym zadzwonił dzień wcześniej. Każdy, kto ma pytanie, dostanie odpowiedź. Ja się mogę posiłkować swoimi ludźmi też, którzy gdzieś tam są. Jak mówimy o statystykach, do powiatu składamy statystyki co miesiąc, wszelakie, przeróżne. No, natomiast padło pytanie o finanse. No, jak poradnia na przykład kardiologiczna zdecydowanie się nie bilansuje. Co robimy? Zamykamy poradnię? Wybory są ciężkie, decyzje są ciężkie, ale myślę, że w jakiś sposób. Sytuacja, która dotyczy szpitala w Głubczycach, dotyczy 200 szpitali powiatowych w Polsce. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś tam szczególnie pokrzywdzeni. Bici po tyłku są wszyscy. Zyskują wysokospecjalistyczne szpitale, ale to jest dyskusja może nie na ten, bo są szpitale, które na tej reformie wyszły dobrze. Reformie mam tutaj na myśli włączenie strumienia pieniędzy, które szły z boku do wyceny procedur i tam ktoś zapomniał po prostu o tym, że jeszcze coś innego było. Chętnie odpowiem na konkretne pytanie. Dziękuję bardzo. Pan radny Kulik, proszę. Panie dyrektorze, czy ma pan taką informację, ile się urodziło dzieci do dnia dzisiejszego od stycznia, od 1 stycznia? Kurde. Nie pamiętam ile, ale szacowałem, że to będzie w roku 250. 250 porodów odbędzie się na terenie naszego szpitala. Z tego 125 to będą pacjentki nie z naszego szpitala. Pamiętajmy, że w Prudniku nie ma noworodków. Pamiętajmy, że i stamtąd mamy pacjentki, natomiast nie ma porodów między innymi w szpitalu w Kluczborgu, w szpitalu w Namysłowie. Czy jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Za tamten rok jest 286, o to jak już tak. Bądź do sprawozdania finansowego. Będzie tu okazja jeszcze wielokrotnie się z panem dyrektorem spotykać. Potwierdzam, dokładnie, że chętnie. Zawsze jest chętny do spotkań, zawsze w nich uczestniczy, nigdy nie zbywa pytającego. Szanuję ludzi, którzy zadają pytania i czekają na odpowiedź. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to kończymy dyskusję i przejdziemy do głosowania w sprawie
uchwały, podjęcia uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Głubczycach. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych, przeciw 2. Uchwała została podjęta. Pod punkcie M mamy projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego powiatu głubczyckiego za 2023 rok. O przedstawienie proszę panią skarbnik. I tak, szanowni państwo, skonsolidowane sprawozdanie roczne zawiera zbiorczy bilans jednostek budżetowych, bilans budżetu powiatu, bilans samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Głubczycach. Dochodzi jeszcze bilans Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach i bilans naszej spółki komunalnej, czyli Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, spółka z o.o. Szanowni państwo, jeśli chodzi o aktywa trwałe, to wartość aktywów to jest 119 787 586 zł 80 groszy. Największy udział tu w aktywach trwałych mają rzeczowe aktywa trwałe. To są budynki, grunty, akcje, udziały, bo też takie mamy. To jest kwota 115 885 674 zł 47 groszy i stanowią te rzeczowe aktywa trwałe 96,8%. Następnie po stronie aktywów są aktywa obrotowe. Jest to kwota 22 315 244 zł i 73 grosze. I w tych aktywach obrotowych największy udział mają należności i roszczenia. Jest to kwota 10 128 926 zł i 48 groszy. I w aktywach obrotowych stanowią one 45,4%. Należy tu wspomnieć również o środkach pieniężnych. Jest to kwota 9 908 739 zł 63 grosze, a udział ich to jest 44,4%. Suma aktywów to jest kwota 143 961 033 zł 8 groszy. Jeśli chodzi o stronę pasywów, jest fundusz. Pomyliłam się, powiedziałam państwu, że jest ujemny, jest dodatni. Jak ktoś mówi, daliśmy radę z tego względu, że jednostki budżetowe mają wysoki fundusz 88 ponad milionów, więc on jest dodatni. To jest 61 825 651 zł 44 groszy. Wynik budżetu, czyli deficyt wynosi 6 048 000 złotówka i 71 groszy. Wynik finansowy roku bieżącego jest również ujemny, czyli jest strata 5 424 089 zł 93 grosze. Zobowiązania długoterminowe to są zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji i pożyczek. Bo pamiętajmy też, że to jest też SPZOS, który zaciąga też pożyczki, bo my pożyczek jako powiat nie mamy. Jest to kwota 34 726 880 zł 29 groszy i zobowiązania krótkoterminowe 32 187 227 zł i 72 grosze. Zobowiązania łączne wynoszą 66 914 108 zł 1 grosz i stanowią one 46,5%. Szanowni państwo, te zadania krótkoterminowe to są głównie tworzone, że tak powiem, to są głównie ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń, bo są też takie, i zobowiązania wobec budżetów, czyli podatki. Podatki od wynagrodzeń, czyli podatki nieprzekazane od osób fizycznych. Suma pasywów, bilans musi się bilansować, sama nazwa wskazuje, jest równa sumie aktywów i jest to kwota, powtarzam, 143 961 033 zł i 8 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy mają państwo jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Kończymy dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje? Zagłosowało 12 radnych, 2 było przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Przejdziemy do podpunktu N. Projekt uchwały
dotyczący zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2024 rok. O przedstawienie proszę panią skarbnik. Szanowni państwo, czyli już obecne czasy bieżące. W projekcie uchwały w paragrafie pierwszym zmniejsza się dochody bieżące kwotę 280 tysięcy złotych w dziale 756. Nazwa tego działu to są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Jest to kwota 280 tysięcy złotych. Jest to tylko przeniesienie do innej klasyfikacji budżetowej. Zgodnie ze stanowiskiem ministra finansów, prawda, teraz te dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego na naszych drogach powiatowych po prostu się klasyfikuje w innym i klasyfikuje się w innej klasyfikacji. I zobaczycie państwo, że w paragrafie drugim, który mówi o zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 298 937 zł, pojawia się znowu ta sama kwota, prawda? Czyli drogi publiczne powiatowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. I w tej klasyfikacji będziemy już po prostu ewidencjonować te opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego. Ponadto w tym paragrafie drugim w dziale 020 leśnictwo zwiększamy o kwotę 362 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te środki były przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Następnie, szanowni państwo, jeszcze jest tutaj w dziale 600 transporcie i łączności kwota 5200 zł. Nastąpiło rozliczenie zaliczki, którą przekazaliśmy w roku 2023 przeznaczoną na transport zbiorowy. Ten transport zbiorowy realizuje nam spółka nasza komunalna PKS w Głubczycach i po dokonaniu rozliczenia tamtego roku 5200 zł zostało nam zwrócone. Następnie dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, czyli dział 756. Tutaj zwiększamy dochody bieżące o kwotę 10 tysięcy złotych. Są to, szanowni państwo, kary dla tych, którzy w nieodpowiednim terminie zgłosili, prawda, nabycie samochodu bądź sprzedaż samochodu, prawda? To najniższa kara jest 200 zł do 1000 zł i są raczej te kary w wysokości 200 zł. Nazbierały nam się tych kar na tą kwotę 10 tysięcy zł i prosiłabym też o przyjęcie zwiększenia budżetu. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększamy o kwotę 3375 zł. To są środki, szanowni państwo, które się należą PCPR-owi, bo właściwie ten PCPR realizował to zadanie, czyli to był dokonany zakup ze środków PFRON-owskich, zakup samochodu dla stowarzyszenia Tacy Sami i 2,5% od tych uruchomionych środków z PFRON-u należą się tutaj za obsługę. I właśnie jest to kwota 3375 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększamy w zarządzaniu kryzysowym o kwotę 7380 zł. Są to środki jako zwrot OSP, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach, która jest partnerem w tym naszym programie dotyczącym zagrożenia klimatycznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy 5 partnerów, jest powiat i są 3 gminy i jedna jest właśnie OSP w Branicach. Za te środki zleciliśmy wykonanie studium wykonalności inwestycji. Ta umowa jest podpisana. Teraz wszyscy nasi partnerzy zwracają nam te środki za nasze wydatki. W paragrafie czwartym zwiększa się wydatki bieżące kwoty 26 317 zł. Już państwu wspominałam, leśnictwo to jest wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne. Dział transport i łączność 22 580. Po prostu uzupełniamy, szanowni państwo, plan wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg powiatowych, bo tych środków jest naprawdę ciągle mało. Za 4 miesiące jest już prawie 81% wykonania, jeśli chodzi o wydatki bieżące, więc wszystkie środki kumulujemy, żeby po prostu ten ciąg dalszy był utrzymania tych dróg powiatowych na jakimś, no może nie na bardzo wielkim i odpowiednim poziomie, ale chociaż na tym minimalnym poziomie. I pomoc społeczna zwiększamy 3375 i to będą właśnie środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Będzie zakup materiałów, które właśnie były niezbędne do wykonania, do realizacji tego projektu z PFRON. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Pani radna Juchno. Tak, ja mam pytanie, czy zostały jakiekolwiek kary umorzone z tytułu nieterminowego zgłoszenia? A jeżeli tak, to jakie były przesłanki?
kary te za nie dotrzymanie terminu wykonania robót. A jakie? A zbycie, nabycie te. Aha, bo jakoś tak panią kojarzę z drogownictwem. Nie, nie, nie. Chodzi mi o pojazdy. Czy były te kary, powiem szczerze, że nie wiem nawet, czy były umorzone. Według mnie wszystkie decyzje są wydane, to są świeże decyzje. I z tego, co pamiętam, żadna decyzja nie była wzruszona, czyli te kary nie były umarzane. Nie, nie były. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania państwo mają? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Uchwała pod numerem 26. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przejdziemy do następnego podpunktu. Projekt uchwały dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej pod numerem 27. Proszę o przedstawienie panią skarbnik. Ten projekt uchwały dotyczy właśnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, czyli doprowadzenia do zgodności budżetu z tą uchwałą, jeśli chodzi o wielkość dochodów, wydatków, długu, prawda, przychodów, rozchodów, bo to są te standardowe takie pozycje w WPF-ie. I tak, Szanowni Państwo, zwiększone zostały dochody do kwoty 142 906 957 zł. Plan wydatków do kwoty 150 466 957 zł. Została rozliczona kwota długu na podstawie złożonego sprawozdania RBZ, to jest właśnie, to sprawozdanie mówi o wysokości długu jednostek samorządu terytorialnego, z kwoty 21 624 459 do kwoty 21 597 530. Tu nastąpiło rozliczenie, prawda? Czyli już mamy pełne wykonanie z roku 2023 plus zadłużenie tego roku w wysokości 7 tysięcy zł i to zadłużenie jest pomniejszone o spłaty i wykup obligacji, bo mamy obligacje komunalne i kredyty, o kwotę 2 040 tysięcy. I suma właśnie tego rozliczenia to jest 21 597 530 zł i jeszcze dodatkowo 33 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnym jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Figuruje ona pod numerem 27. Następny projekt uchwały dotyczy wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Powiatowo-Gminny Związek Transportu Pogranicze z siedzibą w Głubczycach. O przedstawienie projektu proszę pana wicestarostę. Dziękuję panie przewodniczący. Zgodnie ze statutem Związku Transportowego Pogranicze upłynęła kadencja członków zgromadzenia i tak jak mówi statut tego związku, wybieramy do zgromadzenia jednego przedstawiciela z organu stanowiącego, jakim jest Rada, i jednego przedstawiciela z zarządu. Tak więc w tej chwili wybieramy z organu stanowiącego jedną osobę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakie są kandydatury? Pan radny Kulik, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem zgłosić kandydaturę pana Artura Czechowicza, wicestarosty, który ma odpowiednią wiedzę. Myślę, że jest merytorycznie przygotowany do pracy w Związku Powiatowo-Gminnym Pogranicze. Pan radny wyraża zgodę? Do dwóch razy sztuka. Tak, wyrażam. Czy są jeszcze inne propozycje? Jeśli nie, to kto z państwa, to przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wyborem wicestarosty Artura Czechowicza jako przedstawiciela Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Powiatowo-Gminny Związek Transportu
Pogranicze z siedzibą w Głubczycach. Przejdziemy do głosowania. Zagłosowało 13 radnych, przeciw 2. Rada wydelegowała do pracy zgromadzenia wicestarostę Artura Czechowicza. Następny projekt uchwały dotyczy powierzenia gminie Kiecz realizacji zadania publicznego w zakresie przebudowy dwóch skrzyżowań drogi gminnej z drogą powiatową relacji DW420 Rozumice Ściburzyce Wielkie, granica państwa w miejscowości Rozumice. To jest ta uchwała, która dzisiaj była rozszerzeniem porządku obrad. Proszę o przedstawienie pana wicestarosty. Dziękuję panie przewodniczący. Tak, jest to świeża sprawa, trafiła do nas praktycznie wczoraj. Gmina Kiec zwróciła się właśnie do rady, aby rozszerzyć ten porządek obrad. Dlatego, iż gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 980 tysięcy złotych na przebudowę i remonty dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Kiecz. I między innymi wśród tych dróg będzie właśnie zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rozumice i w dwóch miejscach na styku, gdzie jest skrzyżowanie drogi powiatowej właśnie z tą drogą wewnętrzną. Gmina jakby prosi tutaj o to, żeby na czas trwałości projektu dysponować gruntem wchodzącym właśnie w to skrzyżowanie. Tak więc tam działki nasze powiatowe po prostu będą wchodzić w zakres opracowania gminy Kiecz. I na czas trwałości projektu to już będzie po tej uchwale będzie sporządzone porozumienie, które będzie określało szczegółowe warunki przekazania właśnie tych fragmentów w zarządzanie gminie Kiecz, tych fragmentów naszej drogi powiatowej. Tak więc bardzo proszę radnych o podjęcie tej uchwały, żeby mogła gmina Kiecz zrealizować inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do wnioskodawcy? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnym jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tym samym zakończyliśmy blok dotyczący podejmowania uchwał. Przejdziemy do punktu 7. Zapoznanie się z zasobą pomocy społecznej powiatu głubczyckiego. Gościmy u nas panią Annę Bajor, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. Sprawozdanie państwo otrzymali, natomiast jego skrótowe przedstawienie proszę panią kierownik. Szanowni państwo, ustawa z dnia 18 marca 2011 roku wprowadziła do ustawy o pomocy społecznej nowe zadanie dla samorządów w całej Polsce. To jest przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej na podstawie takiej lokalnej analizy sytuacji społecznej i demograficznej. Do tego roku 2011 jednym z zadań powiatu było coroczne sporządzanie takiego bilansu, które było sporządzane w formie takiej jak gdyby ręcznie wypełnionej ankiety, takich tabeli. Jednakże wprowadzenie nowego zadania w formie przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej wynikało to z kilku powodów. Wśród najważniejszych było to, żeby dla gmin i dla powiatów były zbierane te potrzeby na jednym formularzu, nie na kilku. Nowa formuła stała się także zbiorem informacji o wszystkich tych takich uwarunkowaniach społecznych, demograficznych, instytucjonalnych. Narzędzie to, czyli ta ocena zasobów pomocy społecznej ulegało wielu modyfikacjom.
i zmianom, aż w końcu przebudowano je oraz uzupełniono o nowe elementy, a w skrócie mówiąc unowocześniono, gdyż wszelkie te dane, które Państwo macie w tabelach, czy to z roku i dotyczące sprawozdawczości, czy też finansów, czy też zasobów instytucjonalnej pieczy, czy rodzinnej pieczy, zaciągane są automatycznie, bez naszego jak gdyby udziału, z wszelkich sprawozdań, jakie w przeciągu całego roku są sporządzane przez Powiatowe Centrum w tak zwanej Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ocena jak co roku jest, tak jak już mówiłam, opracowywana przez Powiatowe Centrum. W tych tabelach, jak już Państwu powiedziałam, zawarte są w szczególności dane liczbowe dotyczące sytuacji demograficznej, społecznej. Zebrane informacje, po to zbieramy je, aby służyły one do planowania budżetu, to nie tylko na tym poziomie tutaj powiatowym, ale przede wszystkim na poziomie takim krajowym. Dlatego też ocena zasobów pomocy społecznej jest wysyłana później do ministerstwa, także najpierw do Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej, ze wszystkich powiatów i ze wszystkich gmin, żeby mieć po prostu jakiś taki ogólny wgląd, jak wygląda sytuacja społeczna, polityki społecznej na terenach różnych powiatów. Tak jak już Państwu mówiłam, informacje, które są umieszczone tutaj w ocenie zasobów pomocy społecznej, są pozyskiwane przez tak zwane systemy zewnętrzne, a także systemy wewnętrzne jednostki. Systemy zewnętrzne to właśnie zasilanie komórek OZPS-u, systemów informatycznych, takich jak Centralna Aplikacja Statystyczna, GUS, system Pomost, MEN, ale to są SIO, to są już w OPS-ach bardziej te systemy, a także system wewnętrzny jednostki organizacyjnej, to jest tak zwane własne dane, pozyskujemy je z Centrum Administracyjny Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, z DPS-ów, od nas także. Czemu, może powiem tylko tak pokrótce, żeby już się tak... Co to jest ta pomoc społeczna, co należy przede wszystkim do zadań pomocy społecznej? Głównym celem to jest przede wszystkim pomoc rodzinom dotkniętym różnego rodzaju skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracją ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie. Ale to nie tylko to, bo to jest także, co są osoby niepełnosprawne, które u nas w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie również uczestniczą w różnego rodzaju programach PFRON-owskich poprzez różnego rodzaju dofinansowanie i to także jest takie wyjście, ułatwienie tym osobom integracji ze środowiskiem zewnętrznym. To jest także, odbywa się przy pomocy różnego rodzaju programów, do których co roku przystępuje Powiat Głubczycki, między innymi Aktywny Samorząd albo Wyrównywanie Różnic Między Regionami. Czy taka ocena zasobów pomocy społecznej jest ważna? Oczywiście jest ważna, ponieważ dostarcza podstawowych informacji w zakresie pomocy osobom, które takiej pomocy potrzebują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Kierownik. Czy mają Państwo jakieś pytanie do Pani Kierownik lub jakieś uwagi? Proszę Pani Radna Iglińska. Chciałam zapytać Pani Dyrektor, czy ta ocena to jest po prostu taki wymóg i dlatego to robicie, czy rzeczywiście ma to jakieś przełożenie na rzeczywistość? Mhm. Czy możecie jakoś właśnie diagnozować jakieś problemy, które mogą wystąpić w przyszłości? To znaczy, co roku jesteśmy zobowiązani do sporządzania takiej oceny. Nie wiemy już, jak wygląda to na etapie, czy te nasze dane są brane jakoś pod uwagę. Na pewno są brane, na pewno są brane, bo jest to, podejrzewam, na zasadzie porównywania, nie wiem, jak w poszczególnych powiatach w całej Polsce działa ta polityka społeczna. Gdzie są braki, gdzie coś trzeba więcej, gdzie coś trzeba być może mniej. Także myślę, że jest to jakiś taki pogląd ogólnie na całą politykę społeczną w kraju. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania bądź uwagi Państwo mają? Pani Kierownik również jest częstym gościem na naszych sesjach, także chętnie odpowiadam na pytania, także jak coś się nasunie, to przy następnej okazji też można będzie się zapytać. Jak nie ma pytań, to dziękujemy bardzo. Dziękuję za przedstawienie bardzo. Sprawozdania. Przejdziemy do punktu 8.
Sprawozdanie z relacji programu współpracy powiatu głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023. Sprawozdanie Państwo otrzymali w materiałach. O skrótowe przedstawienie proszę Panią Sekretarz. Szanowni Państwo, w ramach programu z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku wydatkowano środki na łączną kwotę 1 706 807 zł. W tym w trybie konkursowym na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 64 020 zł. W trybie pozakonkursowym na zadanie pod nazwą Wzmacniamy ciało i ducha na działalność rzeczy dzieci i młodzieży powiatu w ramach świetlicy socjoterapeutycznej dla Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach kwota 10 000 zł oraz na podstawie umowy wieloletniej na kwotę 1 632 787 zł na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnie intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnie intelektualnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do sprawozdania bądź uwagi? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo za przedstawienie sprawozdania. Przejdziemy do punktu 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. Sprawozdanie Państwo otrzymali w materiałach elektronicznych. Zarząd jest częściowo jakby stary, częściowo nowy, także jak mają Państwo pytania, to myślę, że możecie odpowiedzi uzyskać. Proszę bardzo, ktoś jest chętny do zadania pytań w tej sprawie? Pan Radny Bac, proszę. Tam na stronie 12. Bliżej mikrofon. Chodziło mi o przystanek, tam decyzję o umiejscowieniu przystanku, tam miejscowa ludność w Pomorzowicach zgłosiła prośbę o przystanek. Jak wygląda ta sytuacja obecnie? Jeśli mogę, to już odpowiadam. Tam faktycznie sprawa najpierw była przesunięta na zarządzie ze względu na to, żeśmy czekali na opinię PKS-u. Taka opinia do nas wpłynęła. Sprawa się zakończyła pozytywnie. Kierownik również sprawdził, czy jest możliwość tam postawienia tego znaku, słupka, tak więc zarząd się przychylił do prośby mieszkańców, mieszkanki w sumie, która też pozbierała właśnie wiele podpisów mieszkańców, tak więc będą w tej miejscowości dwa przystanki autobusowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania Państwo mają jeszcze do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu? Pan Radny Rudziński, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Starosto, chciałbym zapytać punkt 32 tego sprawozdania, tabela. O co chodzi? Tu jest sprawa zawarcia ugody pozasądowej z dyrektorem SPZOZ-u w Głubczycach. Czy można jakieś informacje na ten temat, jeśli to nie są jakieś takie rzeczy jakieś tajne, to bardzo proszę. Tak, sam się zdziwiłem tak naprawdę tym nazewnictwem. Tutaj chodzi o stosunek pracy z dyrektorem SPZOZ-u. Jeśli chodzi o formę prawną i to nazewnictwo, to też myślę, że tu bardziej też poproszę pana mecenasa, który tutaj się bardziej orientuje, natomiast tutaj chodzi tylko i wyłącznie właśnie o stosunek pracy, formę stosunku pracy, czyli tutaj jak gdyby z kontraktu na umowę o pracę, ale myślę, że poproszę tutaj pana mecenasa, jeżeli coś dopowie, to myślę, że będziemy coś więcej wiedzieć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, faktycznie Pan Dyrektor SPZOZ-u od wielu lat był zatrudniony na tak zwanej umowie cywilnoprawnej. Tak, niemniej jednak Pan Dyrektor zwrócił się do zarządu o to, iż jego umowa cywilnoprawna nosi znamiona umowy o pracę, gdyż wykonuje faktycznie czynności, które można byłoby zakwalifikować jako umowę o pracę i zwrócił się z wnioskiem, żeby strony doszły do porozumienia w tym zakresie i zmieniły tą umowę cywilnoprawną na umowę o pracę.
zarówno jedna forma zatrudnienia, jak i druga jest dopuszczalna przez przepisy. W mojej ocenie faktycznie ten sposób świadczenia pracy mógł być uznany za stosunek pracy. No i strony jako pracodawca i pracownik doszły polubownie do porozumienia. Ten stosunek z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę zmieniły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Pani radna Juchno. Ja mam pytanie dotyczące uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa. Jakie zmiany zostały wprowadzone w regulaminie? Jak również pytanie dotyczące Volkswagena Transportera, na którym radny Czechowicz poinformował, że zostanie przejęte na mienie powiatu, a następnie zostanie rozważony sposób przeznaczenia samochodu. Czy ten sposób już został rozważony? I pytanie dotyczące inwestycji w Nowej Wsi Głubczyckiej. Tu w sprawozdaniu mamy napisane, że na tę inwestycję burmistrz Głubczyc zadeklarował finansowanie. Czy mamy zawartą umowę na dotację i jaki jest termin realizacji tej inwestycji? Dziękuję. Proszę, pan wicestarosta. Dziękuję bardzo. To może zacznę od końca. Jeśli chodzi o Nową Wieś, jeszcze nie mamy umowy. Będzie zawarta w najbliższych dniach. Tak więc wtedy będę mógł poinformować i o terminie realizacji tej umowy. Natomiast jest to, od razu też wyjaśnię, przedłużenie tego ciągu chodnika, który był remontowany w ubiegłym roku. W tym roku gmina Głubczyce nam przekazała 54 tysiące i będziemy po prostu kilkadziesiąt metrów tego chodnika przedłużać po tej samej stronie. Jeśli chodzi o drugie pani pytanie odnośnie Volkswagena Transportera. Tak, rzeczywiście przejęliśmy na mienie powiatu ten samochód. Testujemy tak naprawdę przydatność tego auta na drogach. Tak więc zrobiłem dwie ekipy naszych tutaj drogowców interwencyjnych. Mamy teraz dwa samochody. Uznałem, że po zimie mnogość działań na drogach była tak duża i liczba interwencji po prostu tak się korkowało załatwianie czy też łatanie tych dziur, czy też innych rzeczy, bo przecież nie tylko nasi pracownicy zajmują się łataniem dziur, że postanowiłem wykorzystać fakt, że właśnie mamy tutaj do dyspozycji to auto i w tym momencie w Wydziale Drogownictwa właśnie używamy tych dwóch samochodów. Myślę, że to będzie z korzyścią dla szybkości załatwiania spraw, zgłoszeń mieszkańców naszego powiatu. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, dlatego mówię, to jest na razie jakby taki test. Będziemy wszystko widzieć z biegiem czasu. A jeśli chodzi o trzecie pytanie, to ja myślę, że poproszę panią sekretarz. Będzie, myślę, że lepiej odpowie. Dziękuję. Odpowiadając na pytanie dotyczące zmian w regulaminie, chciałam poinformować, że zmiany dotyczyły zapisów w Wydziale Geodezji i Nieruchomości. Otóż swego czasu była kontrola w Wydziale Geodezji, która wskazała pewne uchybienia, brak zapisów, uchybienia, może nie wpisania pewnych zadań, które były realizowane w Wydziale do regulaminów i zaleciła w swoim zaleceniu pokontrolnym uwzględnienie tego w zapisach regulaminu. Z uwagi na to, że regulamin aktualizujemy co jakiś czas, w związku z tym też każdy wydział dostał taką informację, żeby dostosował swoje zapisy jak gdyby z regulaminu do obecnie obowiązujących przepisów. Zrobił to również Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania mają państwo w tym punkcie? Jeśli nie, to przejdziemy do punktu 10. Po okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania radnych nie wpłynęły. Rozmawiałem tutaj w przerwie z radnym Gużdą i ponowię apel, aby lub wystosuję też do tych radnych, którzy nie byli w poprzedniej kadencji, że zgodnie
ze statutem i z ustawą bodajże, interpelacje, zapytania radnych powinny być kierowane w formie pisemnej. Wtedy też mogą Państwo oczekiwać odpowiedzi. Możemy też przyjąć taką sytuację, że Państwo składają pisemną interpelację, natomiast wypowiadacie się na temat tej interpelacji na sesji w tym punkcie 10. Wszystkie punkty, które będą omawiane w punkcie 11, wnioski oświadczenia radnych, no nie rodzą tego obowiązku, żeby na przykład zarząd zapytany o coś odpowiadał na to w jakimś ustawowym terminie. Także prosiłbym bardzo o zapamiętanie sobie i wdrożenie tych zasad. No nie udało się to tak w zasadzie w poprzedniej kadencji, może w tej się uda. Także jak Państwo mają jakieś interpelacje, zapytania, to w drodze wyjątku w punkcie 11, do którego teraz przechodzimy, proszę je przedstawić. Pan radny Gużda, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, mam tutaj kilka interpelacji, też jedno zapytanie od mieszkańców, które chcę tutaj przedstawić. Pierwsza sprawa dotyczy Bogdanowic. Było spotkanie przedwyborcze mieszkańców, także z przedstawicielami starostwa, panem starostą między innymi. I okazuje się, że klony, które tam rosną i które rodzą dużo problemów, znajdują się na terenie powiatu i mieszkańcy mieli obiecane, że te klony zostaną tam ścięte. Więc złożę to oczywiście jeszcze w formie papierowej, ale przekazuję dzisiaj. Druga sprawa dotyczy drogi, która jest robiona między Bogdanowicami a Bogdanowicami Kolonią. Tutaj jeden z mieszkańców prosi, aby postawić znak tutaj w Głubczycach, który już to informuje o tym, na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej i Kołłątaja, tak aby właśnie cały ruch kierował się bardziej tam w stronę Bernacic, a nie przez Bogdanowice i Nową Wieś, gdyż no jednak ta ulica chociażby Jana Pawła II w Bogdanowicach czy w Nowej Wsi droga no do takich większych pojazdów nie jest zbyt dostosowana. Trzecia sprawa dotyczy PKS-u. Tutaj pod rozwagę mieszkańcy Nowej Cerekwi proszą z kolei o taką drobną zmianę, bo jest poranny autobus z Głubczyc do Kietrza o godzinie 5:50 i proszą, żeby ten autobus był 10 minut szybciej, a z kolei autobus z Kietrza do Włodzienina, który jest o 6:30, żeby przesunąć o 5-10 minut do przodu, tak żeby mieszkańcy, którzy tam jeżdżą do pracy, zdążyli. Jeszcze z Baborowa jedna sprawa. Tutaj mieszkańcy informują o chodniku gdzieś na wysokości kościoła, z tego co to widziałem, żeby właśnie się tam zająć, bo tam jakieś przy tej drodze no, po prostu kiepsko to wygląda. Oczywiście dołączę te zdjęcia do wersji papierowej. No i jeszcze takie zapytanie, czy są jakieś w ogóle plany w najbliższym czasie odnośnie dróg w miejscowości Królowe i w Ściborzycach Wielkich? To jako zapytanie. Jeśli mogę odpowiedzieć już tak na szybko. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o Baborów, to może to co zapamiętałem, to bardziej chyba chodzi o ulicę Kościuszki, chyba bardziej o nawierzchnię drogi niż o chodnik, chociaż był tam problem z chodnikiem, ale już jakiś dłuższy czas temu, to zostało zrobione. Tam było takie małe zapadlisko w tej kostce przy samej parafii. Inne trochę. Tam to tak zostało zrobione, ale jeszcze się inne pojawiło. Aha, no to dobrze, no to tutaj jak najbardziej sprawdzimy i zainterweniujemy. Jeśli chodzi o PKS i tutaj to na pewno, jeśli chodzi o przystanki i ten kurs, to na pewno trzeba będzie tutaj sprawdzić i z prezesem PKS-u na pewno rozmawiać, dlatego że mi tutaj trudno jakby za niego decydować. Myślę, że po prostu będziemy analizować tą sytuację. Jeszcze proszę przypomnieć, o tych drzewach przy boisku i o tym znaku, który tutaj ten ruch by miał wyprowadzać tam na Bernacica. Tutaj też również znak to sprawdzimy, jak to wygląda, czy to możemy faktycznie dać, tak więc jak najbardziej przeanalizujemy sytuację. Drzewa powiem tak, no na pewno też ja muszę zobaczyć, bo jakoś nie kojarzę tego wniosku, natomiast w miarę możliwości finansowych będziemy oczywiście starać się te drzewa usunąć. Jest tych wniosków dużo, a koszty usunięcia tych drzew są bardzo wysokie. Po prostu musimy uważać i no sukcesywnie, no wiem, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich żądań, natomiast staramy się sukcesywnie te najgorsze, oczywiście najpilniejsze przypadki, bądź te najstarsze, które już po prostu długo czekają na realizację, załatwiać. Tak więc jak najbardziej przyjrzymy się i
i też będziemy w miarę możliwości usuwać te drzewa. Tak, jeszcze doprecyzuję tylko z tymi drzewami. Tam są akurat dwa i to był taki wniosek no, dość nieformalny, bo to było po prostu spotkanie przedwyborcze. No i to tak w drodze słownej oczywiście zostało uzgodnione. Okej, dobrze. Ja rozumiem to, jeżeli nawet to trzeba będzie sformalizować tą całą sytuację, po prostu sprawdzę i poproszę, że tak powiem, osoby odpowiednie, czy też organy, które mogłyby tutaj zawnioskować, żeby te drzewa usunąć. I Królowa, tak. I Ściborzyce Wielkie. Ściborzyce. W Ściborzycach Wielkich były plany nakładek na gorąco. W samych Ściborzycach tam są takie miejsca, łączniki, które po prostu wypadałoby już połączyć i w tym momencie mielibyśmy, nie mielibyśmy takiej przerwy w nowym asfalcie. Natomiast na ten moment i w tym roku nie uda nam się raczej, dlatego że nie mamy pieniędzy na w ogóle ogłoszenie przetargu na masę na gorącą. Mieliśmy przez chwilę, pamiętam w lutym 700 tysięcy złotych chciałem przeznaczyć właśnie na te dywaniki, no ale wtedy po przetargu na Włodzienin okazało się, że musimy 1 000 000 złotych dołożyć i po prostu to zadanie żeśmy wykreślili. Na dzień dzisiejszy jakby już takich pieniędzy nie mamy. To oczywiście jak tylko będą takie możliwości, to mam kilka takich miejsc, których bardzo bym chciał właśnie na gorąco parę rzeczy wykonać. Jeśli chodzi o Królową, to tutaj też wcześniej już mówiłem, że remont tej drogi będzie gdzieś w maju, natomiast troszkę się to przesuwa, to nie jest zależne od powiatu, natomiast jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Tam było odwołanie wykonawcy. Wyrok już jest w sumie KIO, tak więc tak naprawdę czekamy na wyrok i myślę, że w najbliższych dniach podpiszemy umowę, dlatego że Królowa jest częścią też tych łączników tak zwanych w cudzysłowie z Polskiego Ładu, 2-milionową tą część i właśnie między innymi Królowe są właśnie zawarte w tej części, tak więc ja myślę, że lada dzień po prostu podpiszemy umowę z wykonawcą i mieszkańcy będą mogli cieszyć się tą właśnie we wiosce tą nową drogą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wnioski i oświadczenia radnych. Pan radny Kulik. Informacyjnie uzupełniając wypowiedź pana starosty. Pani sołtys została poinformowana odnośnie, pani sołtys Królowej odnośnie inwestycji w jej sołectwie. Nie od pani sołtys, ale dziękuję. Pani radna Juchno, proszę. W ubiegłym roku pozyskaliśmy znaczną kwotę z Polskiego Ładu właśnie na modernizację infrastruktury drogowej. Chciałabym się dowiedzieć, czy te wszystkie środki zostały już zaangażowane, bo między innymi droga na Bogdanowice-Włodzienin z tych środków wiem, że jest remontowana. Natomiast chciałabym wiedzieć, czy zostały jeszcze jakiekolwiek środki niezaangażowane. Jak również nawiązując do tej tematyki, czy zarząd już zdecydował, jakie drogi zostaną złożone na tegoroczne rozdanie Funduszu Rozwoju Dróg, bo zapewne taki będzie kontynuowany. I chcielibyśmy jako radni wiedzieć wcześniej, czy coś już jest przygotowane i co będzie przedmiotem aplikowania o dodatkowe środki. I trzecie pytanie, co z drogą w Ściborzycach Małych? Tam została opracowana dokumentacja. Czy środki z Polskiego Ładu zostaną zaangażowane na remont tej drogi? Już odpowiadam od razu, może też od końca. Tam Ściborzyce Małe, mamy w sumie dwie dokumentacje, bo tam jest podzielone na część zamieszkałą i część tą poza zamieszkałą. Jak dobrze pamiętam, dawny kosztorys opiewał tam na około kwotę 10 milionów złotych. To część zabudowy tak, natomiast zarząd nie zdecydował jeszcze, który odcinek będziemy oczywiście typować. Dlatego też nie wiem, jakie będą zasady. Ja mam nadzieję, że się zmienią te zasady i dofinansowanie z tego funduszu będzie wyższe niż 50%, dlatego że nasze zadłużenie na chwilę obecną związane między innymi właśnie z realizacją
tych wszystkich inwestycji jest już wysokie. Między innymi droga Baborów-Czerwonków tutaj też spowodowała to, że to zadłużenie nam urosło. Jeśli chodzi o zaangażowanie tych wszystkich środków z Polskiego Ładu, jak najbardziej nie mamy już tych wolnych środków, czyli wszystko zostało zaangażowane. Tak jak Państwo widzieliście, poprzez te jeszcze pierwsze łady z 2022 roku, tu już teraz kończymy i mamy tutaj Włodzienin, mamy tutaj Gołuszowice, Zawiszyce, te dwa odcinki. Tu też żeśmy zmieniali dokumentację, zmienialiśmy technologię, żeby po prostu móc aplikować te środki, bo kosztorysy tam opiewały na dużo wyższe kwoty. Mamy te łączniki, o czym przed chwilą też mówiłem, między innymi właśnie Królowa jest również z tych ładów i tak naprawdę mamy wszystkie te promesy zaangażowane. Jeśli chodzi o też typowanie, to oczywiście, bo do tego naboru musimy mieć dokumentację. Będziemy też patrzeć na to, co mamy. Mamy jeszcze ewentualnie mniejsze dokumentacje, nie takie duże. Zobaczymy, będę z panią skarbnik też rozmawiać, na ile sobie możemy pozwolić, jeśli chodzi o wkład własny, bo to będzie najważniejsze, tak? Jeżeli będziemy mogli zaangażować jeszcze wkładem własnym jakieś środki, no to będziemy się starali się zrobić więcej niż mniej. Natomiast mówię, no mamy też mniejsze projekty ewentualnie, żeby właśnie móc nawet mniejszy odcinek zrobić. Natomiast mówię, wkład własny w 50% to jest, no to jest dla nas słabe dofinansowanie. Mam nadzieję, że te warunki się zmienią i być może wtedy będziemy mogli się pokusić o większe właśnie odcinki. Dziękuję. Proszę pani radna Juchno. Nie podoba mi się to, że mówi pan będę robił, bo jest nowa pani starosta, więc ja mam prośbę, żeby na najbliższym posiedzeniu zarządu uwzględnić wniosek, bo dokumentacja jest wykonana, potrzeba jest ogromna i proszę priorytetowo wziąć pod uwagę drogę w Ściborzycach Małych, bo tam jest tragedia. To jest standard już w tym momencie, czy stan techniczny przypominający drogę w Królowej, więc pani starosto, bardzo proszę mieć to jako mój wniosek pod rozwagę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Wnioski oświadczeń radnych. Pan radny Pospiszy. Proszę państwa, korzystając z okazji, chciałbym podziękować samorządowi powiatowemu za współfinansowanie wydawnictwa Historia Wysokiej. Samorząd, myślałem, że to będzie finansowane przez dwa samorządy. W związku z tym podziękowania również tej książce są dla samorządu naszego powiatowego, który się wywiązał z tego zobowiązania. Wójt gminy Branice wycofał się przed wyborami, obiecał, potem po wyborach, no jakoś tak wyszło. Być może to jest jakiś inny pogląd na temat promocji regionu, ale pominimy to, no pierwszy raz mi się to zdarzyło w historii, a jest już 9. publikacja promująca nasz region. Ale proszę państwa, chciałem jeszcze tak panu Gurdzie radnemu odpowiedzieć, że promocja powiatu i my się będziemy w dalszym ciągu starać i proszę o to, żebyśmy nie patrzyli na jakieś takie prywatne rzeczy, czy jakieś inne poglądy. Promocja powiatu to jest naprawdę bez względu na te właśnie prywatne zaopatrywania jest wszelaka i to, co pan się pytał o tą promocję, to między innymi muszę stwierdzić, że nasz samorząd finansował między innymi publikację pana Arka Szymczyny, trzytomową w całości. No jest to tak samo naprawdę duża rzecz. Promujemy, czy promowaliśmy i myślę, że w dalszym ciągu będziemy promować z wszelkiego rodzaju osiągnięcia naszych sportowców na niwie również i międzynarodowej. Dofinansujemy sportowców, którzy w ramach rozgrywek osiągnęli jakąś wyższą ligę i w związku z tym, proszę państwa, no jeszcze raz, no dziękuję serdecznie w imieniu czytelników. Nakład się rozszedł błyskawicznie, nie ma tego już nawet, żeby rozdać te książki jeszcze chętnym, a z całej Polski się po to zwracają. A promocja jest naprawdę duża, bo na promocji tej książki w Zamku Wysokiej, no to było prawie 80-100 osób, zresztą pan radny tam był i to byli goście i z Czech i z
Niemiec, tudzież przedstawicieli polityki, którzy stwierdzili, że tego typu promocja wręcz przynosi nam efekt taki dodatni, że ci ludzie zaczną przyjeżdżać i między innymi zwiedzać Pałac Wysoki, który jest już marką na terenie Polski, czy Kozia Ferma Wysokiej, etc., etc. I ja z tego miejsca zachęcam wszystkich, którzy mieszkają w naszym powiecie, żeby dokumentowali tą naszą historię i myślę, że będziemy w jakiś sposób ten nasz powiat promować. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Bac, proszę. Jeszcze panie wicestarosto, pytanie takie, czasoprzestrzeń i okres, kiedy wejdą wykonawcy na ścieżkę rowerową tutaj Gazowice, skrzyżowanie Królowe tutaj Marysieńka. Powiem tak, jeśli chodzi o ten odcinek tutaj z Polskiego Ładu, to podpisaliśmy niedawno umowę, tak więc myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie rozpoczęcia prac. Oczywiście będą organizacja ruchu i tak dalej, to wszystkie procedury poprzedzające samo wejście, tak więc niebawem wykonawca wejdzie i będzie realizować ten fragment drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia? Pan radny Czyszczoń, proszę. Ja też mam taką wielką prośbę. Jeszcze ja jeżdżąc tutaj do Głubczyc na odcinku Kolonia Wodzienin, Budanowice, bardzo pokiereszowane są gałęzie. Nie wiem, czym to cieli przy tej drodze. No, drzewa są bardzo pokaleczone, jak będą oddawać drogę i ktoś to za to odpowiada, żeby to przypilnować, żeby te drzewa były jakoś tak dobrze przycięte i zabezpieczone. Dziękuję. Ja tak na szybko odpowiem, bo już mieliśmy też kilka zgłoszeń. Generalnie tam też chodzi o to, że najpierw tnie duży sprzęt, maszyna i to faktycznie wtedy po tym cięciu nie wygląda dobrze. Natomiast potem jeszcze ręcznie jest to wszystko docinane, tak więc koniec końców tutaj na pewno będzie to wszystko przypilnowane i nie odbierzemy na pewno tego odcinka, jeżeli będą tam wisieć te gałęzie. Tak więc to jest porządkowane, ale to mówię, to już jest robota ręczna i po prostu najpierw często jest tak, że po prostu to maszyna wykonuje i to potem zanim jakieś tam następne wykonawca pracę wykonuje, bo wiadomo, ma jakiś swój harmonogram, to potem właśnie następują te ręczne prace właśnie i tam już pracownicy te wszystkie gałęzie docinają ręcznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czerpaliśmy już w zasadzie porządek obrad. Dziękuję Państwu za udział w tej dość wyczerpującej sesji. To jeszcze taka prośba jest z Biura Rady i w sumie ode mnie. Postanowiliśmy tutaj z paniami, żeby radni zrzucili się po 100 zł w ramach takiej zbiórki na niespodziewane wydatki typu zakup jakiegoś wieńca czy podobnych rzeczy z różnych okazji. To będzie taka składka, powiedzmy, symboliczna raz na rok. W Biurze Rady panie by przyjmowały. Oczywiście będzie to rozliczane, na co te pieniądze są przeznaczane. Oczywiście jak ktoś nie chce dać, to nie, no ale myślę, że to niewielka kwota, a jakoś no, bardzo uprości podejmowanie czasami szybkich decyzji o tych drobnych wydatkach. Tak jak mówiłem, proszę teraz, aby po zakończeniu sesji zebrały się komisje. Nie wiem, może w tym pomieszczeniu obok, po kolei i wybrały, albo tutaj, tak? To tutaj, no dobrze, no i dokonały wyboru przewodniczących. Kończymy obrady sesji. Dziękuję bardzo.